Hej, z tej strony Paulina. Z okazji Dnia Jeża przedstawię Wam kilka ciekawostek o tych uroczych zwierzątkach. Chyba każdy z nas zna taki obrazek z dzieciństwa, jak jeż niesie na swoich igłach jabłko. Jest to bzdura, ponieważ te ssaki nie żywią się owocami. Najbardziej smakują im różne owady, na przykład ślimaki, dżdżownice, chrząszcze, żuki, ale też małe ssaki, ptasie jaja i żmije. Nie pogardzą również kocią karmą dobrej jakości. Wbrew powszechnym przekonaniom, nie powinniśmy poić jeży krowim mlekiem. Laktoza zawarta w takim mleku podrażnia układ pokarmowy zwierzęcia i w konsekwencji przynosi im więcej szkody niż pożytku. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest zwykła, niegazowana woda. Jeże to ssaki owadożerne, które prowadzą nocny tryb życia, czyli dzień zaczyna się dla nich o godzinie 20. Chyba że w dzień spadł obfity deszcz, to wtedy jeże budzą się wcześniej i wypatrują smakowitego kąska, jakim jest dla nich dżdżownica. W trakcie jednej nocy zwierzaki potrafią przebyć kilka kilometrów w poszukiwaniu pożywienia. Zimą te urocze stworzonka zapadają w hibernację, czyli zasypiają z nagromadzonym zapasem tłuszczu na około 5 miesięcy. Organizm jeża jest bardzo dobrze przystosowany do funkcjonowania w naszym klimacie, ponieważ sam reguluje temperaturę ciała, dzięki czemu jeżyki nie zamarzają podczas snu. I najważniejsze pytanie. Ile kolców ma jeż? Kolce to nic innego jak przekształcone włosy. Przez całe swoje życie jeże mają trzy rodzaje igieł. Noworodkowe, młodzieńcze i właściwe. Nowonarodzony jeżyk ma tylko 100 delikatnych kolców. Półkilogramowy jeż ma 5000, a duży jeż ważący ponad 1 kg ma nawet 7000 igieł. Jeśli znajdziecie takie kolczaste zwierzątko na spacerze lub w ogródku, to pamiętajcie, żeby nie niepokoić ich i nie robić im krzywdy, ponieważ są prawnie chronione. Jeże skutecznie radzą sobie ze szkodnikami, a według niektórych ludowych wierzeń przynoszą szczęście i dobrobyt mieszkańcom domu. Warto więc mieć te zwierzaki za sąsiadów. We'll be right back.